Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem wam o autonomii galicyjskiej. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na trzy części. W części pierwszej opowiem o trójlojaliźmie. Wyjaśnię kim byli Stańczycy i czego się domagali i przedstawię główne założenia krakowskiej szkoły historycznej. W części drugiej zobaczymy proces kształtowania się autonomii galicyjskiej, a w części trzeciej Zobaczymy, jak ta autonomia galicyjska funkcjonowała w praktyce i na czym polegała. Klęska powstania styczniowego kończy w Polsce czas romantyzmu. Kończy również epokę, kiedy większość polskich polityków widziała szansę na odzyskanie niepodległości w granicach przedrozbiorowych na drodze czynu zbrojnego. Owszem, były różnice i jedni szukali sojuszu w rewolucji europejskiej, Inni szukali sojuszników na dworach ówczesnej Europy, ale to, co łączyło i Hotel Lambert, i TDP i inne środowiska, to było przekonanie, że czyn zbrojny, połączony z czynnikami zewnętrznymi, może przynieść pełną niepodległość w granicach przedrozbiorowych. Klęska powstania styczniowego powoduje, że na jedno pokolenie. Polacy z tych marzeń o pełnej niepodległości o granicach z 1792 roku się wyleczyli. Uznano bowiem, że to samorządki, że to jest nierealne. To nie znaczy, że Polacy nie chcieli Polski niepodległej, to znaczy, że poklęstę powstania styczniowego. Wielu uznało, że nie ma realnej szansy na budowę Polski niepodległej. Trzeba było więc przestawić wektory polskiej polityki. I dominującym poglądem wśród polskich elit po powstaniu styczniowym, w czasach pozytywizmu, była doktryna, którą określa się dzisiaj jako trójlojalizm. Czym był ten trójlojalizm? Trójlojalizm zakładał, że ponieważ nie da się wywalczyć niepodległości, trzeba walczyć o to, aby w ramach państw zaborczych stworzyć jak najlepsze warunki do życia Polaków. Celem była tutaj jak najszersza autonomia, a narzędziem lojalizm w stosunku do władz państwa, na terenie którego się mieszkało. To znaczy przekonanie, że jeżeli rządzący w danym państwie zobaczy, że Polacy są lojalni, oddani, że się nie buntują, to będą gotowi pójść na pewne koncesje. To będą gotowi dać Polakom swobody narodowe i autonomię. Trójlojalizm miał swoich zwolenników we wszystkich trzech zaborach. Miał swoich zwolenników w zaborze rosyjskim, miał swoich przedstawicieli w zaborze pruskim, Będę o nich mówił na kolejnych lekcjach historii. Ale wysiłki lojalistów w zaborze rosyjskim i w zaborze pruskim nic nie dały. Poklęsce powstania styczniowego. Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim i w zaborze pruskim do końca XIX wieku ulegała stałemu pogorszeniu. Polakom w tych zaborach z roku na rok żyło się coraz trudniej. Będę o tym mówił na kolejnych lekcjach historii. Był jeden zabór. Gdzie sytuacja się zmieniła. Był jeden zabór, gdzie można uznać, że lojaliści odnieśli sukces. Tym zaborem była Galicja. Za prekursora lojalizmu w zaborze austriacki, można uznać Agenora Gołuchowskiego, o którym za chwilę będę jeszcze dużo więcej mówił. Ale takim środowiskiem, które tą doktrynę przełożyło na język konkretów. Które tą doktrynę spopularyzowało w Galicji i stało się w Galicji środowiskiem politycznie dominującym, było środowisko Stańczyków. Za początek tego środowiska uznaje się najczęściej publikację pracy, Kilka prac dziejów naszych, młodego historyka Józefa Szujskiego, w roku 1867. W pracy tej Szujski Potępił całą tradycję spiskową i insurekcyjną. Mimo, że sam brał udział w powstaniu styczniowym, był w jego ocenie niesłychanie krytyczny. Najbardziej znane porównanie, które padło w tej pracy, mówiło o tym, że jak dawno Polskę zgubiło liberum veto, tak obecnie Polaków gubi liberum conspir. Zrównanie spisków z liberą Veto, które sparaliżowało Sejm, Rzeczpospolitej Szlacheckiej, było bardzo daleko idącą ma historyczną. Zdaniem bowiem Józefa Szujskiego, spiski, konspiracje, powstania wykrwawiają naród. Do powstań do konspiracji idą przecież najlepsi. Ci najbardziej ofiarni, ci najbardziej bezinteresowni, płacą za ten udział w powstaniach czy spiskach. Śmiercią, więzieniem, długoletnią katargą. Naród się wykrwawia, traci najlepszych synów, a Polska na tym tylko traci. Bo każdy spisek, każde przegrane powstanie powoduje, że sytuacja Polaków się nie polepsza, tylko systematycznie pogarsza. Zatem, zdaniem Józefa Szuńskiego, zamiast bezsensownych powstań i spisków, należy skupić się na działalności legalnej. Należy się skupić na tym, aby racjonalnie myśląc, osiągać cele polityczne. Dwa lata później w krakowskim przeglądzie Polski zaczęły ukazywać się wzorowane na antycznej epistolografii satyryczne listy noszące wspólny tytuł – Teki Stańczyk. Dlaczego Stańczyka? Bo Stańczyk dla ludzi, którzy te teksty pisali, był symbolem Mądrości politycznej. Postać Stańczyka spopularyzował Jan Matejko, który namalował swój słynny obraz w roku 1862. Widzimy na nim zadumanego Stańczyka w czasie balu na dworze królowej Bony, który nie podziela radości otoczenia króla i królowej i trapi się wieścią o utracie Smoleńsk. Teki Stańczyka były zjadliwym pamfletem, Politycznym, na całą tradycję romantyczną. W listach tym występują tacy bohaterowie jak właściciel apteki pod czerwonym kosynierem, optymowicz z głupiosiówki nad szujówką, Ignoracjusz uczony, liberiusz bankrutowicz, kandydat do parlamentu. Już sam dobór postaci wskazuje na prześmiewczy charakter tekstańczyk. Autorzy. Publikacji byli anonimowi, później okazało się, że na tymi tekstami stali przede wszystkim Stanisław Tarnowski i Stanisław Kośmian, wspierani przez Józefa Szujskiego i Ludwika Wodickiego, środowisko, które skupiło się wokół przeglądu polskiego, a potem wokół krakowskiego czas zaczęto nazywać stańczykami fragment z tej publikacji. W Polsce są dwa systemy polityczne. Pierwszy chce przemawiać do rozumu politycznego i uczucia obowiązku. Drugi odzywa się do wyobraźni, do sentymentalizmu, do nienawiści, do namiętności, a przede wszystkim do ciemnoty. I wszystkie zwycięstwa naznaczone są w historii okropnymi, strasznymi, niepowetowanymi dla Polski klęskami. Oczywiście ci światli, rozumni, to Stańczycy. Ci, którzy sprowadzają na kraj niewyobrażone nieszczęścia. To są pogrobowcy idei romantycznych. Oczywiście teksty spotkały się z licznymi polemikami. Wielu się nie podobało. Ale Stańczycy potrafili obronić swoje stanowisko. Potrafili przekonać do niego. Bardzo wielu, bo nie wszystkich mieszkańców Galicji. Historyk Józef Buszko tak podsumował znaczenie Stańczyków w historii polskiej myśli politycznej. Stańczycy zostawili po sobie ważką intelektualną spuściznę, której wpływ na kształtowanie się pojęcia polskiej racji stanu, na rozwój polskiego myślenia politycznego w kategoriach narodu i państwa, a także na fundamenty polskiego nowoczesnego konserwatyzmu, trudno jest przecenić. To intelektualne dziedzictwo, będące przykładem przemyślanej i odpowiedzialnej troski o rozwój polskiej kultury i tradycji, o zaszczepienie pogłębionego i świadomego stosunku do działalności politycznej. Nie straciło wiele ze swej aktualności. Tadeusz Bojżeleński, niechętny Stańczyk, bardzo trafnie opisał sytuację po publikacji tekstu Stańczyka. Cytuję: Panflet był jadowity, bolesny, bo dotykał niezabliźnionych jeszcze ran narodu, ale gdy chodziło o rok 1863, żadne słowo potępienie nie zdawało się autorom do siostry. Ludzie oburzali się, ale mimo to Stańczyk." Zwyciężali na całej linii. Po ich stronie był sukces. Koncesje użyczone krajowi przez Austrię były, w porównaniu z dawniejszym stanem, olbrzymie, a Stańczycy umieli je pochwycić prawie niepodzielnie w ręce. Mieli ten rozum, aby wyjść po trosze z ciasnego kręgu szlachetczyzny... i wciągnąć do swego obozu czołową inteligencję, zwłaszcza skół profesorskich. W rezultacie za kilka lat. Administracja, mandaty poselskie, teki ministerialne, katedry uniwersyteckie, Akademia Umiejętności, Rada Szkolna wszystkie prawie instytucje przedstawiające jakąś siłę wszystko bez mała znalazło się w ich rękach. Tak więc stańczycy zdominowali rzeczywistość polityczną Galicji na co najmniej 30 lat. Ja już wspominałem, że ze środowiskiem stańczyków związani byli również Wybitni historycy. Jednym z nich był Józef Szujski, innym był ksiądz Walerian Kalinka, który w roku 1868 opublikował wielkie dzieło Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Możemy tam przeczytać. Ostatnim słowem świadectw historyczny, które z tej epoki były lub będą jeszcze ogłoszone, jest, że upadku swego Polacy sami są sprawcami i że nieszczęścia, które na nas padły wówczas lub później, Zasłużoną są przez naród pokutą. Bardzo ostre słowa. Zdaniem księdza Kalinki. To nasze wady narodowe. To nasze błędy. Są przyczyną upadku państwa polskiego. Te stwierdzenia księdza Kalinki zostały podchwycone przez innych historyków działających w Krakowie. Stąd określenie Krakowska Szkoła Historyczna. Jej głównym założeniem było właśnie przyjęcie faktu, że przyczyn upadku państwa polskiego Należy szukać w historii Polski, że sami jesteśmy winni tego upadku. Krakowska Szkoła Historyczna nie miała jednak na celu obrzydzenia Polakom polskiej szlachecki. Krakowska Szkoła Historyczna, podobnie jak Stańczycy, zresztą byli to często ci sami ludzie, miała na celu nauczyć Polaków nowoczesnego myślenia. Stańczycy dlatego krytycznie pisali o historii Polski, abyśmy potrafili wyciągnąć z tego wniosku. Aby Polacy żyjący w wieku XIX zrozumieli mechanizmy działania polityki, aby nasza działalność publiczna była działalnością skuteczną, pragmatyczną. W tym krytycznym spojrzeniu na dzieje Polski najdalej poszedł Michał Bobrzyński, który w 1897 roku wydał Dzieje Polski w zarysie. W tej genialnej syntezie dziejów Polski, Bobrzyński błędów szukał już w Złotym wieku. Za błędy uważał rzeczy, z którymi powszechnie się chwalimy, z których jesteśmy dumni. Dla Bobrzyńskiego błędem były i hołd pruski, i tolerancja religijna, i demokracja szlachecka. Wszystko, co w Polsce szlacheckiej odbiegało od tego, co działo się w innych krajach europejskich, dla Bobrzyńskiego było elementem negatywnym. Niektórzy się oburzali, niektórzy mówili, Cierpimy rusyfikację, germanizację, a tu Bobrzyński wypisuje takie rzeczy. Zohydza nam historię Polski w czasach, kiedy zaborcy nam tą historię Polski zohydzają. Ale nie to było celem Bobrzyńskiego. Bobrzyński, podobnie jak Kalinka, podobnie jak inni Stańczycy, chciał Polaków wyleczyć z romantycznych złudzeń. Historyk Marian Kukiel słusznie zauważył. Tymczasem dzieje Polski w zarysie pisał patriota. Szło Bobrzyńskiemu o to, by gorzką nauką wpłynąć na nasze życie narodowe, i stworzyć nową politykę Polską. Rozważną, przewidującą, liczącą się z rzeczywistością, przenikniętym duchem państwowym, a zarazem wpoić w opinię Polską, poczucie obowiązku względem państwa, dyscypliny obywatelskiej, posłuchu prawom i kierownictwu politycznemu wyłonionemu z narodu. Co ciekawe, kiedy w Polsce był stan wojenny, wydano, dzieje polskie w zarysie Bobżyńskiego, pece od kultury. Ekipy Jaruzelskiego mieli nadzieję, że Bobrzyński wyleczy polską inteligencję w latach 80. z mrzonego wolnej, solidarnej Polsce, że Bobrzyński przekona polską inteligencję do współpracy z Jaruzelskim i jego ekipą. Przejdziemy teraz do omówienia procesu tworzenia się autonomii galicyjskiej. Całą historię trzeba zacząć od roku 1859. Wtedy to bowiem. Austria przegrała wojnę z Piemontem i Francją. Ta klęska w wojnie i idące tej klęski konsekwencje w postaci utraty wpływu przez Habsburgów w większości Włoch. Mówię w większości, bo jeszcze na kilka lat Wenecja była częścią monarchii Habsburgu, sprawiły, że w, w elitach monarchii Habsburgu, że w otoczeniu cesarza Franciszka Józefa Pojawiły się głosy, że potrzebna jest ucieczka do przodu. Jeżeli to państwo, w którym Niemcy, Austriacy stają w znikomą mniejszość, ma przetrwać, jeżeli chce się nie dopuścić do tego, aby narody współzamieszkujące z Austriakami zaczęły się buntować, a to między innymi Węgrzy, Czesi, Polacy, Chorwaci, to potrzebne są zmiany w kierunku większych swobód narodowych dla różnych grup narodowościowych monarchii Habsburgów. Co ciekawe, wykonawcą tych zamysłów miał być Polak, polski konserwatysta-lojalista Agenor Gołchowski. Cesarz Franciszek Józef mianował go pierwszym ministrem stanu z misją polityczno-ustrowej przebudowy monarchii Habsburgu. W tym celu wydał w roku 1860 tzw. Dyplom Październikowy, w którym zapowiadał podział ustawodawstwa między Parlament Centralny, zwany Radą Państw, Autonomiczne Sejmy Krajowe. Jednak Misja agenora Gołchowskiego szybko się zakończyła. Okazało się, że w tym momencie elity wiedeńskie nie były przygotowane na szeroki program federalizacji, którego zwolennikiem był Gołchowski. Gołchowski traci swoje stanowisko. Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów ma przeprowadzić umiarkowany liberał Niemiec Anton von. Merling. Ten pod pretekstem doprecyzowania dyplomu październikowego wydał tak zwany patent lutowy rok 1861, w którym zawężał kompetencje sejmów krajowych na rzecz Rady Państwa. Następuje więc zatrzymanie tego procesu budowy autonomii. Pojawia się w Galicji sejm krajowy, który zresztą wkrótce został zawieszony. Bano się bowiem, że Sejm Krajowy poprze powstanie styczniowe. Potem, w 1864 roku, ogłoszono w Galicji stan oblężenia. Więc ten proces liberalizacji systemu politycznego w Galicji został zamrożony. Sytuacja się zmienia w roku następnym, w 1865. Wtedy najpierw zniesiono stan oblężenia, potem ogłoszono amnestię. Na mocy której uwolniono więźniów politycznych. Byli to głównie powstańcy styczniowi, osoby zaangażowane w pomoc dla Powstania Styczniowego. W Austrii zmienia się ekipa rządząca. Na czele nowego rządu staje hrabia Ryszard Belkriedi, bliski koncepcjom Gołuchowskiego. Pojawiają się kolejne zmiany w duchu autonomii. Powstaje samorząd gminny, powiatowy. Ustawy krajowe mają być ogłaszane w języku polskim jako urzędowym oraz w dwóch przekładach: ukraińskim i niemieckim. Jednak kolejnym wydarzeniem, które przyspieszyło proces przemian w Galicji w kierunku pełnej autonomii, to była wojna prusko-austriacka, rok 1866. Klęska Austrii w tej wojnie. Wykluczenie Austrii zjednoczących się pod egidą Prus Niemiec powodowało, że Franciszek Józef i jego otoczenie uznało, że jedynym ratunkiem dla monarchii Habsburgu jest głęboka federalizacja państwa. I tu pojawiły się dwie koncepcje. Pierwsza, która zwyciężyła, która zakładała podział monarchii Habsburgów na dwie części. Austrię i Węgry. I druga, która przegrała, która zakładała Federalizacji Austrii na kilka odrębnych części. Tak więc w Wiedniu zwyciężyła koncepcja Austro-Węgier. Ustalono z Węgrami, co ma być wspólne, co ma być odrębne. W tej nowej formule monarchii Habsburgów Węgrzy zdecydowali się dać autonomię Chorwatom, natomiast Austriacy byli gotowi dać autonomię Czechom i Polakom. Czesi wystąpili zdecydowanie przeciwko tej koncepcji, chcieli pełnej federalizacji. Nie podobało im się takie wyróżnienie Węgrów w stosunku do innych społeczności zamieszkujących monarchię Habsburgów. No i tu pojawia się problem, który stanął przed polskimi elitami politycznymi. Po czyjej być stronie? Po stronie Czechów dążących do pełnej federalizacji? Czy po stronie Wiednia? I szukać sobie miejsca w ramach autonomii, którą dali Polakom Austriacy. Sejm Krajowy 10 grudnia 1836 roku, dziękując za dotychczasowe ustępstwa i licząc na kolejne, uchwalił adres do cesarza kończący się często cytowanymi słowami: Przy tobie, najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy. Wierni tej deklaracji Polacy. W sporze Pragi i Wiednia stanęli po stronie Wiednia. Dlaczego? Dlaczego Polacy nie przyłączyli się do Czechów? Dlaczego wybrali lojalność w stosunku do Franciszka Józefa? Powody były trzy. Pierwszy i najważniejszy: obawa przed podziałem Galicji na dwie części. Większość zwolenników dogadania się z Wiedniem. Większość przeciwników współpracy z Pragą przeciwko Wiedniowi. To byli ludzie mieszkający w Galicji Wschodniej. To byli ludzie, którzy się bali, że jeżeli Polacy postawią się Austriakom, to Austriacy się zemszczą, dzieląc Galicję na dwie części część wschodnią i część zachodnią. I bali się, że w tej części wschodniej dominującą pozycję uzyskają Ukraińcy. Były jeszcze dwie przyczyny. Jedna przyczyna to była obawa. Że rząd Wiedniu przeciwko polskim ziemianom, którzy dominowali w życiu politycznym Galicji, może próbować wykorzystać chłopów polskich i ukraińskich. To były już czasy dawno po uwłaszczeniu, które dokonało się w czasie wiosny Ludu. Ale stosunki na wsi galicyjskiej były bardzo napięte. Ta wieś galicyjska była bardzo biedna. Poziom analfabetyzmu na tej wsi galicyjskiej był olbrzymi. Bano się więc. Że Austriacy będą próbowali podburzyć chłopów, wykorzystać ich niechęć do szlachty, aby realizować swoje interesy, trzeba pamiętać, że bardzo żywa była w Galicji pamięć o straszliwym doświadczeniu rabacji galicyjskiej. Był jeszcze powód trzeci: to była kalkulacja polityczna, która mówiła, że znaczenie Polaków będzie większe w monarchii dualistycznej, jak w takim państwie w pełni federalizowanym. Dlaczego? Bo w tej części austriackiej, monarchii Habsburgów Polacy często byli tą grupą, która przeważała, byli tą grupą, której potrzebowało Wiedeń, aby realizować swoje cele polityczne. Ta pozycja języczka uwagi dawała Polakom duże szanse naciskania na Wiedeń, uzyskania koncesji dla Polski. Bano się, że jeżeli monarchia Habsburgów się w pełni sfederalizuje. To w tej monarchii będziemy gdzieś dopiero na czwartym czy piątym miejscu za austriakami, węgrami, czechami, może za chorwatami, a może przed chorwatami. Ale nie wszyscy byli zwolennikami takiego stanowiska. Byli też przeciwnicy takiej linii politycznej. Skupili się oni wokół znanego działacza narodowego Franciszka Smolki który utworzył w roku 1868 Towarzystwo Narodowo-Demokratyczne. Jako cel postawił przed sobą i swoimi zwolennikami przebudowy monarchii Habsburgów na federację pięciu krajów prowincje austriackie, Węgry, Czechy, Galicja i Chorwacja. W krajowy staje się więc polem ostrego sporu między konserwatystami, zwolennikami ugody z Austrią, a Liberałami i demokratami skupionymi wokół Franciszka Smolki. Efektem dyskusji był kompromis, tak zwana rezolucja galicyjska z 24 września 1838 roku, której domagano się rozszerzenia kompetencji ustawodawczych z Sejmu Krajowego kosztem Rady Państwa i utworzenia w Galicji odpowiedzialnego przed Sejmem rządu krajowego, którego zakresowi działania miały podlegać administracja wewnętrzna, organy policyjne wymiar sprawiedliwości oraz sprawy oświaty i kultury. Żądano również utworzenia w rządzie wiedeńskim osobnego urzędu kanclerza dla Galicji. Sejm domagał się, by on sam decydował o sposobie wyborów do Rady Państwa i by delegaci galicyjscy brali udział w obradach parlamentu dotyczących tylko spraw wspólnych dla Galicji i reszty monarchii. Początkowo żądania Polaków wywołały reakcję niechęci w Wiedniu. Takim symbolicznym pokazaniem Polakom niezadowolenia z tej rezolucji było odwołanie przygotowanej podróży Franciszka Józefa do Galicji. Mimo to, Austriacy potrzebowali Polaku w swojej rozgrywce z Czechami, potrzebowali udziału polskich przedstawicieli w obradach Parlamentu Austriackiego, czyli Rady Państwa. W związku z tym wiele z tych postulatów Rezolucji Galicyjskiej zostało zrealizowanych. I tak. W 1869 roku, rozporządzeniem cesarskim, wprowadzono w miejsce języka niemieckiego polski jako język urzędowy władz administracyjnych, policyjnych i sądowych. W 1891 roku, powołano w rządzie wiedeńskim tzw. resort ministra dla Galicji, który objął polski konserwatywny ziemian Kazimierz Grocholski. Rząd poczynił dalsze ustępstwa w dziedzinie oświaty i nauki. Przeprowadzono polonizację Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwóch lwowskich wyższych uczelni, Uniwersytetu i Politechniki. Zgodzono się na utworzenie w Krakowie w roku 1873 Akademii Umiejętności. Za symboliczny koniec procesu budowy w Galicji Autonomii można uznać rok 1880. Wtedy to przybył do Galicji sam cesarz, Franciszek Józef. Rozpoczęta 1 września i trwająca do 19 września wizyta miała niespotykany przebieg. Wszędzie Franciszek Józef spotykał się z niesłychanym entuzjazmem i przepychem. Przy tej okazji Austriacy zgodzili się na kolejne ważne ustępstwo na rzecz Polaków w sferze symbolicznej. Wojska austriackie miało opuścić Wawel. Pradawna siedziba królów polskich miała wrócić powrotem w ręce Polaków. Jak wtedy ostatecznie ukształtowała się autonomia galicyjska? Jak ona funkcjonowała? W Galicji była podwójna administracja. Była administracja rządowa i administracja krajowa. Na czele administracji rządowej stał namiestnik. Tym namiestnikiem był zawsze Polak. Podlegali mu dyrektorzy policji i administracja rządowa na szczeblu powiatu, czyli starostowie. Miał również na namiestnik wpływ na Radę Szkolną. Organ, który zajmował się prowadzeniem szkół na terenie Galicji. Na czele władz krajowych stał Sejm Krajowy, który miał pełne kompetencje w zakresie ustawodawstwa gminnego. Do niego należała również część ustawodawstwa szkolnego, obejmująca szkoły ludowe, czyli nasze podstawowe, średnie i zawodowe. Sejm mógł nakładać dodatki do podatków państwowych na różne cele lokalne. Był instytucją nadzorującą, odwoławczą od decyzji władz samorządowych niższego szczebla. Każda uchwalona przez Sejm ustawa wymagała akceptacji cesarza. Sejm Krajowy mógł wydawać przepisy z zakresu prawa karnego i cywilnego w sprawach, które na mocy statutu krajowego należały do jego kompetencji. Sejm miał prawo stawiania wniosków dotyczących ustaw i zarządzeń ogólnopaństwowych, które w sposób szczególny oddziaływały na sytuację w Galicji. Sejm krajowy liczył początkowo 150, potem ta liczba systematycznie rosła aż do liczby 161 w roku 1900. Tylu posłów pochodziło z wyboru. Oprócz tego w składzie Sejmu Krajowego było dziewięciu, potem dwunastu wiralistów, czyli osób, które zasiadały w Sejmie Krajowym nie z wyboru, ale z tytułu zajmowanego stanowiska. Wiralistami byli biskupi ordynariusze, rzymsko-grecko-jormiańsko-katolicy, a także rektorzy obu uniwersytetów, Jagiellońskiego i Lwowskiego, rektor Politechniki Lwowskiej oraz prezes Akademii Umiejętności w Krakowie. Posłów wybierano w czterech kuriach wyborczych: wielkiej własności, czyli to była ta kuria, gdzie głosowali bogaci ziemianie 44 mandaty. Druga kuria to była kuria miejska, w której wybierano najpierw 20, potem ta liczba wzrosła do 28 posłów. Trzecia kuria to była Izba Handlowa i Przemysłowa 3 mandaty. I czwarta kuria małej własności. Czyli tu byli przede wszystkim rolnicy i chłopi. Tutaj wybierano 74 przedstawicieli. Kryterium przynależności do kurii wielkiej własności ziemskiej było posiadanie ziemi i 100 złotych reńskich rocznego podatku. Kuria miejska obejmowała dwa duże miasta: Lwów, najpierw cztery, później sześć mandatów. Kraków, najpierw trzy, potem cztery mandaty i 13 innych większych miast galicyjskich, wybierających po jednym pośle. W 900 roku przyznano jeszcze 5 mandatów kolejnych 10 miastom. W kurii tej znalazły się osoby płacące podatki bezpośrednie, około 2 trzecie podatników, oraz oprócz tego był cenzus inteligencji, czyli dyplom ukończenia szkoły średniej, czyli np. Na nauczyciele, duchowni, oficerowie, nawet jeżeli nie mieli wymaganego majątku, Otrzymali prawa wyborcze. Wielka burżuazja miała odrębną kurię izb handlowo-przemysłowych. Były trzy takie izby, i każda wybierała po jednym pośle: jedna była w Lwowie, jedna w Krakowie, jedna w Brodach. No i była czwarta kuria, obejmująca głównie mieszkańców wsi, ale też małych miast i miasteczek. I tu podobnie jak kur było kryterium majątkowe, czyli podatki bezpośrednie, i kryterium wykształcenia. Ta kuria była najliczniejsza, w związku z tym proces wyboru był tu trochę skomplikowany. Nie były to wybory bezpośrednie, ale wybory pośrednie. Czyli najpierw były prawybory, 500 uprawnionych wybierało jednego przedstawiciela, i dopiero ci przedstawiciele dokonywali wyboru na posła. Co ciekawe, w tej kurii mogli również wyborcami być posiadacze dóbr ziemskich, którzy opłacali mniej niż 100 zł reńskich podatków. Którzy uzyskali prawo głosu od razu w tej decydującej fazie, czyli jeden taki Ziemianin, miał siłę głosu 500 chłopów. Wybory były jawne, co ułatwiało szlachcie zdominowanie wyborów również w tej kurii małej własności. Ten sposób wyboru sprawiał, że jak szacuje historyk Józef Buszko, w parlamencie krajowym mniej więcej dwie trzecie mandatu. Należało do polskich konserwatystów, wśród których dominowali stańczycy. Posłowie o zabarwieniu liberalnym byli więc mniejszością w Sejmie Krajowym. Organem wykonawczym Sejmu był sześciosobowy Wydział Krajowy, zarządzający instytucjami autonomicznymi. Przewodził mu, mianowany przez cesarza pośród posłów, Marszałek Krajowy czyli był to taki swoisty odpowiednik premiera autonomii galicyjskiej. Organami autonomicznymi niższego szczebla. Były rady powiatowe i gminne. No i istniała jeszcze Rada Szkolna, która z jednej strony podlegała właśnie Sejmowi Krajowemu, z drugiej strony wpływ na Radę Szkolną miał również namiestnik. Tak to wyglądało od strony instytucjonalnej. A jak to wyglądało z punktu widzenia przeciętnego człowieka? Otóż Galicja była jedynym zaborem, gdzie po polsku mówiono nie tylko w domu. Ale po polsku mówiono w szkole, w sądzie, w urzędzie. Galicja była jedynym zaborem, gdzie Polacy mogli bez trudu robić karierę w administracji, w szkolnictwie, w sądownictwie. Gdzie to Polacy decydowali o tym, jakie programy nauczania obowiązują w szkołach. Gdzie na wyższych uczelniach mogła swobodnie rozwijać się polska nauka. Gdzie można było w sposób nieskrępowany celebrować ważne narodowe rocznice. Zwłaszcza to o charakterze antyrosyjskim, często za cichym poparciem Austrii, skonfliktowanej z Rosją. I tak na przykład, kiedy w 1879 roku hucznie obchodzono w Krakowie jubileusz 50-lecia pracy twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego. W jubileuszu uczestniczyło 12 tysięcy uczestników. Nie tylko ze wszystkich trzech zaborów, ale przybyli nawet na tą uroczystość. Ludzie z Ameryki i Australii. Po zakończeniu uroczystości Kraszewski otrzymał z rąk Franciszka Józefa wysokie odznaczenie państwowe. O tym, jak ważną rolę Polacy odgrywali w systemie politycznym austro węgier jak umiejętnie polskim konserwatystom udawało się wykorzystać korzystną sytuację polityczną, świadczy fakt, że Polacy pełnili w tej monarchii. Kluczowe stanowisko. I tak Kazimierz Badeni przez dwa lata. Od 1895 do 1897 roku był premierem Austrii. Julian Dunajewski przez 11 lat był ministrem skarbu. W latach 1880-91. Jego pozycja była tak znacząca, że o gabinecie rządzącym wówczas mówiono ironicznie jako o rządzie Dunajewskiego. Zwanym rządem Tafego. Eduard von Tafe był wówczas premierem. Agenor Maria Gołchowski, zwany też Agenorem młodszym, syn Agenora Romualda Gołchowskiego, przez 11 lat był ministrem spraw zagranicznych austro węgier a to były lata 1895-1906. I tu może nasnąć się pytanie. Jak ma się autonomia galicyjska do Królestwa Polskiego utworzonego na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku? Jeżeli byśmy chcieli porównać autonomię galicyjską do Królestwa Polskiego od strony formalnoprawnej, od strony konstytucyjnej, to oczywiście Królestwo Polskie wygląda dużo lepiej. Królestwo Polskie było odrębnym państwem. Galicja była tylko częścią austriackiej Części składowej monarchii Habsburgu. Królestwo polskie miało swojego króla, miało koronację na króla Polski. Galicja tego oczywiście nie miała. Królestwo polskie miało własną armię. Galicja własnej armii nie miała. Królestwo miało odrębność skarbową i gospodarczą. Autonomia galicyjska tego nie miała. Więc patrząc od takiej strony prawnoustrojowej lojalistom galicyjskim nie udało się osiągnąć takiego poziomu swobód, jaki obiecał Polakom car Aleksander w Konstytucji z 1815 roku. Ale patrząc na to z innej strony, od strony praktycznej, to Polakom w autonomii galicyjskiej żyło się o wiele lepiej niż w Królestwie Kongresowym. Dlaczego? Bo w Galicji nie było psychopatycznego wielkiego księcia Konstantego. Bo w Galicji nie było więźniów politycznych, takich jak Walerian Łukasiński. bo w Galicji nie łamano tak konsteltacjonnie porządku prawnego jak w Kresie Polskim, gdzie na przykład bez żadnego powodu nie zwoływano Sejmu przez pięć lat, gdzie wybranym w sposób legalny na Sejm posłom uniemożliwiono udział w obradach. Poziom praworządności w Galicji był o wiele, o wiele większy. Tak więc, z punktu widzenia możliwości, swobodnego życia, funkcjonowania, rozwijania kultury, polskiego obyczaju. Autonomia galicyjska była czymś najlepszym, co przydarzyło się Polakom od czasów upadku księstwa warszawskiego. I na koniec opinia historyk Jerzego Łojka. Cytuję. Na tym obszarze panowało prawo i istniały swobody, o których marzyć nie można było w poddanym rosyjskiemu uciskowi królestwie. Ugodowy polityk galicyjski Florian Ziemiałkowski pisał. Co by się stało z nami, gdyby Austrię rozbito? Lękam się powiedzieć, za lat kilkadziesiąt może na próżno by szukano Polaków nad brzegami Wisły i u stóp Karpat. Musiano by ich szukać u stóp autaju. Na tym polegał sens historyczny egzystencji Galicji po 1867 roku.